Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Bardzo serdecznie witam na studium biblijnym w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program realizowany jest przez internetową telewizję Nadzieja TV. Studiujemy Ewangelię według świętego Łukasza, a dzisiejszym tematem jest Chrystus jako Pan Szabatu czy Sabatu. Studium biorą udział Marzena, Łukasz, Klaudia i ja mam na imię Waldemar. Ponieważ otwieramy Słowo Boże, chciejmy prosić o Jego błogosławieństwo. Boże nasz i Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy teraz tutaj razem i że możemy studiować Twoje Słowo. Dziękujemy Ci za Twój dzień sobotni, który nam dałeś i teraz prosimy o Twojego Ducha Świętego, aby wszystkie myśli, które będziemy tutaj wypowiadać, były właściwe, aby były zgodne z tym tematem i zgodne z Twoim Duchem. Bardzo Cię, Panie, o to prosimy w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. W Ewangelii według świętego Łukasza w 4 rozdziale znajdujemy bardzo ciekawe sprawozdanie. W 16 wierszu. Sprawozdanie o Jezusie Chrystusie. Przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Cóż to był za zwyczaj, który Jezus pielęgnował i to właśnie w dzień sabatu? Czy to były jakieś jego kontemplacje, czy może zwiedzał synagogi w tamtym czasie, czy coś innego jeszcze? Co to był za zwyczaj, o którym sprawozdaje ewangelista Łukasz? Łukasz opisuje Chrystusa jako normalnego, żywego człowieka i pokazuje, że Chrystus nie wziął się znikąd. Jako człowiek żyjący na tej ziemi wychowywał się w Nazarecie, wzrastał, miał swoje obyczaje, uczył się swojego zawodu, potem prawda, pracował jako dorosły człowiek. A co sabat, jak dobry, wierzący człowiek chodził do kościoła, tak to sobie nazwijmy. I tak się składa, że Jezus Chrystus jako osoba wierząca, wiernie, widać, od dziecka uczony chodził do synagogi. W Nazarecie oczywiście nie było świątyni, która była tylko i wyłącznie w Jerozolimie. Żydzi korzystali z synagogi po to, żeby w jakiś sposób koncentrować się na tym, co Boże, wtedy, kiedy nie było blisko świątyni. Dzięki temu nawet chyba przetrwali niewolę w Babilonie, bo tam też mieli takowe synagogi. I Jezus po prostu pokazał, że od początku swojego życia zawsze miał taki obyczaj. Do synagogi po to, aby się pokłonić Panu Bogu. Tak, ale dlaczego akurat w sobotę? Czy to była jednostkowa taka wyprawa? Czy jakieś inne miejsca w Biblii potwierdzają, że to właśnie w sobota była tym jego zwyczajem, czasem na nabożeństwo? I dlaczego akurat w sobotę? Z czego to wynika? Z jakiego przesłania? No już od samego początku Pisma Świętego mamy wspomniane o sobocie, bo już w raju jest napisane, że już w raju, tak kiedy Bóg stworzył wszystko to, co było na ziemi, to 7 dnia odpoczął. Tak? I wiemy, że ten 7 dzień, czyli sobota, to był ten dzień, który od początku był święcony jako dzień święty, dzień Boży. Potem, jako ta pamiątka stworzenia tego wielkiego aktu. Tak. Później, kiedy Izraelici wędrowali, też dostali przykazania, dekalog, w którym 4 przykazanie mówi właśnie na temat soboty. Także od samego początku, przez całe Pismo Święte i później przez wszystkie Ewangelie i życie Chrystusa przewija się sobota. Tak? Chrystus w każdą sobotę chodził do synagogi. I inne miejsca też Biblii potwierdzają to, że właśnie w sobotę uczestniczył w nabożeństwie. Co działo się na takim nabożeństwie? Jak to nabożeństwo wyglądało? Czy to były
właśnie, jak wspomniałem, osobiste kontemplacje, czy coś innego, z czego składało się takie nabożeństwo. Po co w ogóle ludzie gromadzili się? Jezus chodził do świątyni po to, by słuchać Słowa Bożego poprzez czytanie, poprzez rozmyślanie i uwielbianie. Pan Jezus czytał, zwiastował Słowo i komentował tam właśnie w tej synagodze. I bardzo ciekawa była reakcja słuchaczy. Jak słuchacze zareagowali na to, co przeczytał Jezus? 20 wiersz 4 rozdziału Ewangelii Łukasza. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zwróćmy uwagę, że to było ogromne zainteresowanie tym, co mówił Jezus. Być może nasze reakcje są podobne na to, jak zwiastowane jest Boże Słowo, jak ktoś przedstawia Jezusa, że interesujemy się tym. Ale gdy przeczytamy kilka tekstów dalej, na przykład 29 wiersz, bardzo smutne zakończenie. 29 wiersz tego samego rozdziału. Czy, Klaudio, zechcesz przeczytać? Ja bym przeczytała jeszcze 28 wiersz. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. I powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Popatrzmy, jaka reakcja od zainteresowania do zabójstwa. Taki był ich zamysł. Drodzy przyjaciele, czy my czasem nie chcemy wypchnąć Jezusa z naszego serca, mimo początkowego zainteresowania? Jeżeli go nie przyjmujemy, to być może spychamy go ze skały naszego serca. Bardzo ciekawe jest to, że Jezus udaje się do synagogi zgodnie ze swoim zwyczajem, czyli widać, że to robił często. I tak samo inni się zgodnie ze swoim zwyczajem udają do synagogi. Brzmi to całkiem znajomo, jak na polskie warunki, prawda? Gdyby tylko zmienić słowo synagogę na kościół. I tam spotykają się po to, żeby jakoś w jakiś sposób wspólnie tego Boga spotkać, czy poczytać słowo, zastanowić się. I akurat tak się składa, że tego dnia przypada kolejność, aby to Jezus wstał i nauczał. Czyta słowo niezwykłe, potem komentuje i sposób jego komentarza sprawia, że wszyscy w jakiś sposób chcą zobaczyć, kim jest ten człowiek, bo już o nim coś słyszeli, ale wezwanie Jezusa, które pada, jest to akurat sytuacja opisana w jego rodzinnym domu w Nazarecie, jest niezwykła, dlatego że Jezus w tym miejscu nawołuje do tego, żeby podejść do jego misji, do sabatu w bardzo szczególny sposób, aby przyjąć, że jest to dar, który on sam przyprowadza jako ktoś, kto chce przynieść wyzwolenie. Sposób mówienia o tym, że ja mam prawo wam to dzisiaj powiedzieć, tak? Ten czas nastał. Słuchajcie mnie jako tego, który nawet stworzył ten sabat. Wreszcie prowadzi do reakcji tych osób, które były obecne, kończące się oburzeniem. I wydaje się, że to aż dziw, że ktoś, kto przychodzi, wie, rozumie najlepiej, nie jest rozumiany przez tych, którzy powinni wiedzieć najlepiej. Tak, ale też zwróćmy uwagę na reakcję Jezusa. Jezus po prostu oddalił się. Oby od nas nie oddalał się, kiedy się czasem gniewamy albo chcemy postępować według własnych poglądów. Ale jeszcze, co zwiastował szczególnego? Jaki był temat jego czytania i komentarza tam właśnie w Nazarecie, w tej synagodze? I co tam zacytował?
i czego dotyczyło to jego zwiastowanie. No jest to cytat z Księgi proroka Izajasza, tak tutaj w wierszu 18 mamy ten cytat. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Tak, czy to jest proroctwo, które dotyczyło Mesjasza, proroctwo, które jakby wszyscy znali i jakby utożsamiali z Mesjaszem. Tak. I to, że Chrystus tutaj mówi, dzisiaj się wypełniło to pismo w uszach waszych, musiało ich bardzo dotknąć. Ale czy może być coś bardziej wspaniałego niż takie poselstwo? Dobra nowina, wyzwolenie, przejrzenie, wypuszczenie na wolność. Przecież każdy człowiek chciałby doświadczyć czegoś takiego. Wyzwolenia. Dzisiaj współcześnie dużo mówi się o wyzwoleniu. Ale oni inaczej wyobrażali sobie to wyzwolenie. Mieli swoją wyobraźnię, jak to ma wyglądać i nie dopuszczali do tego, żeby człowiek, który tutaj od lat mieszkał, tak, pochodził z Nazaretu, żeby nagle to on mógł wyzwolić. Otóż to. To nie było zgodne z ich wyobrażeniami. A w takim razie, jakie są te Boże wyobrażenia, wyobrażenia Jezusa Chrystusa? Jak on rozumie wyzwolenie? Przeczytajmy list do Hebrajczyków, 4 rozdział, który mówi o odpoczynku. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział. Jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdę do odpocznienia do mego odpocznienia, chociaż dzieła od jego założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak. I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. Odpocznienie, wyzwolenie jest możliwe przez wiarę, przez uchwycenie się tego. Może warto wspomnieć, że czasami ten fragment jest wykorzystywany przez niektórych jako twierdzenie, że sabat jako czas jest tak naprawdę zastąpiony przez Chrystusa, że ktokolwiek wstępuje na drogę Chrystusa, przyjmuje go przez wiarę, to już tak naprawdę wkracza do odpoczynku. Ale przecież faktem jest, że Jezus sam patrzył na ten wymiar sabatu nieco inaczej i też tak nie uczył, tak? Uczył, wydaje się, swoim zachowaniem, że sabat jest konkretnym wymiarem czasu odłączonym przez Pana Boga po to, aby człowiek mógł doświadczyć czegoś niezwykłego. I ta jego skrupulatność w przychodzeniu w sabat do świątyni jest tego dowodem. Potem apostołowie, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, robili dokładnie to samo. I w tym kontekście rozumienie odpoczynku jest takie szczególne, bo można o tym wspomnieć, że dzisiaj odpoczynek rozumie się jako nic nie robienie. Odpoczywam, mam wolne, no i to jest moje święto, bo nie muszę zajmować się pracą. A to prawdziwe odpocznienie, to wyzwolenie jest tylko w Chrystusie. Wtedy, kiedy On prowadzi, przyjmiemy to przez wiarę. Do takiego odpoczynku zaprasza nas Jezus w tym szczególnym dniu. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedno miejsce w Biblii. List do Rzymian, 6 rozdział, 6 i 7 wiersz. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Uwolnienie to jest właśnie uwolnienie od grzechu, a nie
uwolnienie od praw, zobowiązań, nic mnie nie obowiązuje, bo jestem uwolniony. Mogę robić, co chcę, kiedy chcę. Tu apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Kto umarł w Jezusie Chrystusie. Bo na innym miejscu mówi, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jezus Chrystus odwiedza inne miasta. Udał się do Kafarnaum. I tam, również w tym samym 4 rozdziale, w dalszym ciągu od 31 wiersza, mamy kolejną historię. Spotykamy tam człowieka opętanego przez ducha nieczystego, który wołał: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. Kiedy przyjmujemy Jezusa, albo nasza uwaga zwraca się na Niego, to w pierwszej historii wspomnianej na początku tego studium, to ludzie przeszkadzali. Próbowali coś zrobić. Kiedy się nie udało, przychodzi ktoś mocniejszy. Przychodzi demon. Jak Jezus reaguje? Jezus rozpoznaje demona. I zwróćmy uwagę, że demon też wie, kim Jezus jest. Tak. Często dzisiaj ludzie się zastanawiają, czy to jest Jezus, czy był. Mhm. Tu nawet demony poświadczają. Wiem, kim jesteś. Ciekawe jest to, że ten opis w Kafarnaum jest opisem tego, w jaki sposób Chrystus głosił Ewangelię, robiąc to w sabat. I czytamy, że czytał ze zwoju słowo, potem komentował to słowo, tak jak się to w sabat czyniło. Myślę, że dzisiaj powinniśmy robić dokładnie tak samo. Pan Bóg dał nam w tym miejscu przez Jezusa przykład. Po czym przemawiał, interpretując to w taki sposób, żeby to było czytelne dla słuchaczy. Czyli aktualne na dziś. To chyba dzisiaj też trzeba tak robić. Ale ta trzecia część jest o tyle niezwykła, że mamy w kilku miejscach opis, że tym jak komentował, wzbudzał zdumienie. Dlatego, że nie mówił o tym, co się stało w przeszłości. Nie mówił o tym, co ma się stać w przyszłości, jak często czynili faryzeusze, czy też inni kapłani. Tylko mówił o tym, że królestwo nadeszło dziś. Czyli mówił o tym, że to się już właśnie na waszych oczach dzieje. Wcześniej nawet czytamy, czy Jan Chrzciciel, czy Jezus wcześniej mówili, królestwo się do was przybliżyło. I sposób głoszenia tego słowa przez Jezusa był taki, że nikt nie mógł w żaden sposób się przyczepić i powiedzieć, że to, co mówisz i to, jak żyjesz, jest w sprzeczności z tym, czego uczysz. Więc tym bardziej musieli być niezwykle zdumieni mocą tego przesłania. Tego, co wynikało ze słowa, tak jak jest napisane, że czytał słowo, komentował to słowo, odnosił je do rzeczywistości. I kiedy objawiła się ta wielka moc, wtedy był sam król wszechrzeczy stał. Wtedy objawił się jego przeciwnik, aby stanąć przeciwko niemu, ściągnąć na siebie uwagę i walczyć. To jest też bardzo pouczające. Bo kiedy będziemy we właściwy sposób obchodzić sabat i czynić to tak, jak Pan Bóg to czynił, to odezwie się wiele głosów. Najpierw ludzkich, potem kto wie jakich, które będą mówiły nie tak albo uderzą w najsłabszą strunę naszego ja. Tak jak starał się w tym miejscu zrobić demon, mówiąc, ja wiem, kim ty jesteś. I chciał go, że tak powiem, szybko obnażyć i powiedzieć, powiedz wszystkim, że to jest właśnie Syn Boży. Ta scena przedstawia rąbek tego, jaki bój toczy się niezależnie od nas, a czasem wciągając w nas, między dobrem a złem, między Bogiem a szatanem.
ten bój toczy się, istnieje. I tutaj mieliśmy tego przykład. Na początku wspominaliśmy o zwyczajach Jezusa Chrystusa, ale były jeszcze inne zwyczaje popularne w tamtym czasie, które Jezus krytykował. Postępował inaczej. Jak chociażby bardzo znana wędrówka Jezusa razem z uczniami przez dojrzałe pola, kiedy rozmawiali, szli, zrywali te kłosy i posilali się. O co zostali oskarżeni i Jezus i jego uczniowie? No, zostali oskarżeni o to, że wykonują pracę, zbierając ziarna i jedząc je, spożywając, tak? Powinni byli przygotować się do tego. Zostali oskarżeni o coś takiego banalnego, tak? Ale taki był zwyczaj. Wyobraźmy sobie dzisiaj, zapraszamy gości do naszego ogrodu. Są tam bardzo smaczne truskawki, jakieś inne owoce, ale gościom mówimy, no nie możemy poczęstować, możecie sobie tylko oglądać, bo nie możemy się tym ucieszyć dzisiaj akurat. Pan Jezus ma coś innego chyba na myśli, kiedy nie krytykuje, a wręcz mówi, że to nic złego. Chrystus przez całe swoje życie tutaj na ziemi, znaczy ten, jakby to publiczne życie, był krytykowany między innymi za to, że nie przestrzega sabatu, tak, że łamie ten sabat, to mu zarzucali faryzeusze. I rzeczywiście w ich pojęciu mogło to tak wyglądać, dlatego że musimy sobie uświadomić, że to, jak faryzeusze postrzegali, czy Żydzi w tamtym czasie postrzegali przestrzeganie sabatu, było zupełnie odmienne od tego, w jaki sposób Chrystus to postrzegał. Tak? Ponieważ ludzie nadali sabatowi mnóstwo różnych zwyczajów, zasad, reguł, które sprawiły, że sobota stała się dniem po prostu ciężkim do przeżycia. Tak? Bo nie wolno było tego, nie wolno tego, wolno przejść tyle kroków, nie wolno tylu kroków. I to sprawiło, że ta sobota była takim ciężarem. Tak? No nie było w tym radości, nie było w tym jakiegoś świętowania święta, dnia świętego. Natomiast Chrystus przychodząc i pokazując te wszystkie rzeczy, tak, chociażby tutaj właśnie w tej historii, kiedy nie krytykuje uczniów za to, że oni zrywali te kłosy, chce pokazać, że w sobocie chodzi o coś innego. Także tutaj nie chodzi o te zwyczaje. Tak? Sobota ma być właśnie dniem wyzwolenia, dniem radości. I zwyczaje, które narzucili faryzeusze w tamtym czasie, przeczyły zupełnie temu. Tak? Chrystus pokazał prawdziwy charakter tego dnia. Inny przykład. Uzdrowienie człowieka, który miał nieczynną rękę. Ewangelista Łukasz sprawozdaje, że to była prawa ręka. Szósty rozdział Ewangelii Łukasza od 6 do 11 wiersza jest to opisane. Pan Jezus już niejako uprzedzając tą sytuację i pytania, widząc człowieka w potrzebie, człowieka cierpiącego, jak się zachowuje. A jest to również dzień sobotni, zgromadzenie na nabożeństwie. Co robi? Uwalnia go, po prostu uwalnia, uzdrawia. Zgodnie ale jeszcze z tą misją, którą zapowiedział, że przyszedłem dać wyzwolenie, uzdrowienie, ukojenie, proszę. Ciekawe jest to, w jaki sposób to robi, tak, że najpierw jakby woła tego człowieka i pyta tych, którzy tam stoją i tylko czekają na to, co Chrystus zrobi, pyta, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie ocalić, czy zatracić, tak, i potem go uzdrawia, czyli właśnie pokazuje, tak jak tutaj powiedzieliśmy, potwierdza to, że sobota nie ma być dniem ciężarów, ale jeśli mamy okazję uczynić dobrze, no to jak najbardziej, tak, nie jest to pogwałcenie tego dnia. Jest coś więcej. Wydaje się, że jest to wyrzut wobec nauczycieli prawa, że zatracili całkowicie nie tylko pojęcie sabatu,
ale także swoje zadanie. Bo przecież ci chorzy ludzie, cierpiący, przychodzili często co sabat, mając nadzieję, że Bóg w jakiś sposób do nich przemówi. A Bóg powiedział, ja przemówię, ja pomogę, ale wy jesteście od tego, żeby coś dla nich zrobić. I ci ludzie ewidentnie chowali się za stworzonymi przez siebie przepisami. Stawali się legalistami, bo one te prawa tworzyły dla nich pewien mur bezpieczeństwa, zapominając, że Bóg stworzył sabat po to, żeby był on też dla człowieka. Tak. I Jezus czytał słowo, komentował, a potem to robił, czynił. Praktycznie wyzwalał ludzi z dolegliwości, z którymi się borykali. Jeszcze warto w tym miejscu wspomnieć, że to nie oznacza, że sabat, że Jezus łamał ten sabat, czy też potępiał zasadę tego, że ma to być dzień odłączony. Wprost przeciwnie, powiedział i pokazywał, że to jest dzień odłączony, z tym, że żeby nie był odłączony albo na nic nie robienie, tak, gdzie człowiek po prostu przez cały dzień przeleży, to już o tym wspominaliśmy, albo na robienie rzeczy, za którymi nie kryje się prawdziwa głębia i błogosławieństwo płynące od Boga. Bo to też jest marnowanie tego, co Bóg nam dał. Sabat ma być powodem do radości, tego prawdziwego odpoczynku w Chrystusie. Bo tak jeszcze, jeśli tak, mogę jeszcze. Bardzo proszę. Tak mi się wydaje, przekładając to też na dzisiaj i na nas, tak? Nie chodzi o to, żeby teraz wstać rano w sobotę i mam listę rzeczy wypisanych, aha, to mogę dzisiaj zrobić, tego nie mogę zrobić i teraz odhaczam, co zrobiłam, czego nie. Tylko chodzi o to, żeby czuć, jaki to jest dzień, tak? Jeśli to jest dzień święty, jeśli to jest dzień, w którym ja chcę się spotkać w sposób szczególny z Bogiem, to ja po prostu pewnych rzeczy nie będę robić, bo nie będą mi one pasowały do tego dnia. Tak więc ja, tak jak mówię, nie wstaję i nie robię sobie listy, bo to właśnie staje się legalizmem, tak? To wtedy stajemy się jak Żydzi, którzy narzucili różne zwyczaje temu. Wydaje mi się, że Jezus chciał jeszcze nauczyć ludzi otwierać serca na potrzeby innych i również na swoje potrzeby. Tak? Nie możemy zamykać się, nie możemy mieć jakichś zasad takich, które nas trzymają w ryzach i nic więcej nie można zrobić. Po prostu mamy mieć serca otwarte i umysły. Bardzo jest ciekawa kolejna reakcja ludzi na to, co robił Jezus. Czytał, mówił, komentował i robił. 11 wiersz. Oni pełni szaleństwa rozmawiali między sobą, co by uczynić z Jezusem. Nie da się przejść obojętnie obok tego, kto mówi i robi. I dobrze robi. I dobrze. Bo jeżeli ktoś mówi, a nie robi, no to wiadomo, tak sobie mówi, no to niech mówi. Taka postawa Jezusa doprowadziła ludzi do pewnej ściany. Musieli coś uczynić z Jezusem. Co my uczynimy z Jezusem? Czy wolno w sabat dobrze czynić? To jest bardzo mądre pytanie. Co jest ważniejsze? Czy zasady jako takie, które człowiek sam sobie stworzył, czy człowiek, który przychodzi po to, żeby prosić? I jeszcze trzeci przykład z 13 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Kobieta od 18 lat pochylona. Cierpiała. Jak Jezus i w tym przypadku reaguje? Jezus również ją uzdrawia, tak? Mówi do niej, to jest 12 werset. Kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. Czyli jakby znowu robi to w sabat, znowu używa tych słów, że jesteś uwolniona, znowu pokazuje, że sabat przynosi wyzwolenie. Tak, bo wszyscy ci ludzie, którzy zostali uzdrowieni w sabat, oni no, w jakimś sensie zostali wyzwoleni tak, z tych swoich chorób czy od demonów. Więc dla mnie to jest jakiś taki dodatkowy dowód na to, że sabat jest tym ważnym dniem, który ma przynieść uwolnienie. Z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że ten Chrystus, który patrzył na człowieka, szczególnie właśnie w sabat, i mówił, że sabat jest po to, żeby człowiekowi błogosławić. Mówił też, jak sprawozdają inni ewangeliści, zwłaszcza Mateusz, że
Jeżeli ktoś będzie w jakiś sposób iść za daleko, uważając, że skoro Chrystus uczynił sabat dla człowieka i że człowiek wtedy może robić to, co mu się żywnie podoba, wybierać jakiekolwiek drogi chce działania, może pracować, nie pracować, to tak naprawdę na końcu będzie go czekało bardzo smutne doświadczenie, kiedy jest powiedziane: idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie, a dokładnie jakby to tłumaczyć, że wy czynicie antyprawie, czyli łamiecie to prawo. Przecież sabat leży w samym centrum tego prawa, tak? Jak podaje 10 przekazań, jest to czas, który Bóg nam wyznaczył po to, żebyśmy mieli szczególny czas na relacje z Nim, a potem czerpiąc z tych relacji z Nim, dawali innym. Ale nie na pracę, na którą mamy 6 dni. Tak. Jezus uzdrawiał, niósł wyzwolenie nie tylko w miejscach publicznych. W 14 rozdziale mamy sprawozdanie, że również prywatnie, kiedy znajdował się w domu na obiedzie czy podwieczorku, dzisiaj powiedzielibyśmy, również tam niósł wyzwolenie. Nie tylko wtedy, kiedy był niejako zaproszony do zwiastowania, czy znajdował się w synagodze. W 14 rozdziale od początku czytamy: Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszy, aby spożyć posiłek. Zjawił się przed nimi pewien człowiek chory na puchlinę. Wtedy Jezus zapytał, mówiąc: czy w sabat wolno uzdrawiać, czy nie? I nawet używa argumentu: przecież sami tak robicie, dbając o swoje zwierzęta. O zwierzęta dbacie, a dlaczego nie chcecie pomóc człowiekowi? I tym razem reakcja ludzi była taka, że jak czytamy w 6 wierszu 14 rozdziału, nie mogli mu na to dać odpowiedzi. Nie chcieli, bo po prostu byli przyzwyczajeni do swoich zwyczajów, które mieli gdzieś tam zakodowane w swoich umysłach i nie chcieli tego zmieniać. Chociaż na pewno wiedzieli, że Jezus ma rację i dobrze myśli, dobrze mówi. Ale no jest coś w człowieku, że jeżeli ma jakieś tam swoje przyzwyczajenia, swoje zasady, to chociaż nieraz słyszy, że coś jest dobre, nie chce tego zmienić. Podobne postawy spotykamy dzisiaj. Ludzie albo negują, zaprzeczają, wyrzucają Jezusa, jak mówiliśmy, spychają Go ze skały, czy chcą Go zepchnąć, albo dyskutują, czy kłócą się z Nim, albo też po prostu nic nie mówią. Chyba te przykłady wyczerpują różne reakcje ludzi na zwiastowanie Jezusa, na Jego nauczanie, na Jego działalność. Oby nasze reakcje nie były takimi. Ja myślę, że wiele też złego wynika z tego, że źle rozumiemy w ogóle pojęcie sabatu, tego 7 dnia, który dał nam Bóg. Jeżeli będziemy postrzegać go jako ograniczenie, jako zakazy, to wtedy rzeczywiście najłatwiej jest uciekać. Ale gdybyśmy zdali sobie sprawę z tego, że za tym prawem odpoczynku, szacunku wobec Pana Boga, wezwania, aby odłożyć to, co codzienne, a zarazem skorzystać z tego, co nieco ziemskie, a co niebieskie, kryje się niezwykłe błogosławieństwo. Kryje się obietnica, że ci, którzy zrozumieją, Izajasz też pisze, że ci, którzy zrozumieją, doświadczą, będą mogli czerpać wprost z samego nieba. I Jezus chciał, żeby ludzie mogli w ten sabat właśnie doświadczyć takiego błogosławieństwa i głęboko w to wierzę jako chrześcijanin, że dzisiaj jest dokładnie tak samo. Dziękuję. Jezus nazwał siebie Panem Sabatu. Co to oznacza? Jaka była rola, funkcja Pana w tamtym czasie, kiedy Jezus działał? Czy to zobowiązuje do czegoś, czy to tylko po prostu
tak jak dzisiaj mówimy, Pan taki, a taki. Tam jest nawet napisane, że On jest Panem i sabatu, czyli że jest Panem wszystkiego, tak. A także i sabatu. No, Pan to jest tak naprawdę twórca, właściciel, ten, który daje warunki, ten, który mówi, po co to jest. No właśnie, On stworzył sabat. On dał go jako pamiątkę stworzenia. I mało tego, pobłogosławił, poświęcił ten szczególny dzień. Potem uczył, jak go przestrzegać, jak praktycznie cieszyć się tym właśnie sabatem. I prowadzić wreszcie też do zrozumienia, że ten sabat ma pokazywać to, co będzie w przyszłości. Tak. Czyli wolność w odkupieniu. Tak. A Klaudia wspomniała o czymś takim, że ludzie, a być może i my, to chcieliby tak robić, co się im podoba. Może to, albo może nawet ustalić listę, co można, a co nie można. Zauważmy, że przy takim rozumowaniu to my stajemy się panami sabatu. A to już jest bardzo egoistyczne. I Pan Bóg sobie, ani Pan Jezus tego nie życzą, bo oni są od tego, jak to ma być obchodzone, jak to ma przebiegać. W liście do Hebrajczyków, w 4 rozdziale, cytowanym już tutaj, jest takie zaproszenie w 11 wierszu. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia. Mówiliśmy, że sabat jest nazwany takim odpocznieniem, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. A skąd mamy wiedzieć, jak postępować? Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Niech myśli naszych serc będą takie pozytywne, oddane Panu sabatu, który daje nam wolność, pokój, ukojenie i odpocznienie. Podziękujmy za ten wielki dar sabatu, za to, że On jest Panem i chciejmy Go przyjąć jako naszego Pana. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za tą lekcję, dziękujemy Ci za wszystkie myśli, dziękujemy Ci za to, że otwierasz nasze serca i prosimy Cię, czyń tak dalej z nami, abyśmy dostrzegali Twoją miłość, dobroć w naszym życiu i abyśmy zawsze byli przy Tobie. Błogosław nam i prowadź nas w imieniu Jezusa. Amen. 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 Bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym studium. Dziękuję słuchaczom. Życzę miłych i głębokich refleksji na poruszany temat. Zapraszam też na kolejne studium biblijne pod tytułem Kobiety w służbie Jezusa. Studium w oparciu o Ewangelię według świętego Łukasza. Serdecznie dziękuję. Do widzenia.